Radio M 107,6 FM. Rozmowa poranka. Dominika Szczawińska, witam Państwa w rozmowie poranka. Na początku chcę podkreślić, że dzisiaj przeżywamy Międzynarodowy Dzień upamiętniający zniesienie niewolnictwa. Jest to ustalenie z roku 1949 konwencji ONZ w sprawie zwalczania handlu ludźmi. I dzisiaj chcemy właśnie o tym porozmawiać, czy świętowanie tego, że niewolnictwo zostało zniesione, nie jest sprawą przedwczesną. Dzisiejsze formy niewolnictwa, handel ludźmi, to są sprawy chyba, których nie do końca sobie zdajemy sprawę. Witam już bardzo serdecznie gości dzisiejszej rozmowy poranka, z którymi łączę się drogą elektroniczną, Agata i Maciej Strzyżewscy, którzy założyli Fundację Wszystko jest możliwe. Są razem z nami. Dzień dobry. Dzień dobry, witamy Państwa. Cieszymy się, że jesteśmy tu. Zaraz wyjaśnimy, dlaczego właśnie wy chcecie mówić o handlu ludźmi, o tym, jak ludzi dzisiaj w 2021 roku można z tego dramatycznego procederu niewolnictwa, handlu ludźmi można ratować. Natomiast pierwsze pytanie, kim jest współczesny niewolnik i jak wielkie to jest zjawisko, jak wiele osób jest tym procederem współczesnego niewolnictwa dotkniętych dzisiaj? A współczesny niewolnik to jest osoba, która budzi się rano i nie może zdecydować, co tego dnia będzie robiła. Współczesny niewolnik to jest osoba, która nie może sobie wybrać miejsca pracy czy tego, jak spędzi popołudnie. I takich ludzi oblicza się jest na świecie około 30 milionów. To bardzo duża grupa. Inaczej to wygląda niż plantacje bawełny w Stanach Zjednoczonych w XIX wieku, ale wciąż wiele osób cierpi z powodu tego, że nie należą do samych siebie. Tak, my mieliśmy takie wyobrażenie, że właśnie współczesne niewolnictwo to jest coś podobnego do Stanów Zjednoczonych, gdzie tam w jakichś plantacjach ludzie muszą pracować i są trzymani na siłę. Kiedy byliśmy w Pakistanie, zobaczyliśmy właśnie zupełnie inny obraz, również niewolników, którzy są ekonomicznie, w tym przypadku akurat ekonomicznie zmuszeni do tego, żeby wykonywać swoją pracę i nie mogą od tego uciec, są zobligowani i nie mogą decydować o swoim życiu, o swoim losie. Ja wejdę w zdanie, bo myślę sobie, że jeżeli ktoś z naszych słuchaczy słyszy takie słowa, że ktoś nie może decydować o tym, co będzie dzisiaj robić, to może ironicznie powiedzieć, no ja też nie zawsze mogę, bo muszę spełnić tyle, a tyle obowiązków. Ale proszę Państwa, my mówimy o sytuacjach przymusowej pracy, o sytuacjach też na przykład związanych z eksploatacją seksualną, mówimy o przemyśle erotycznym, mówimy o żebractwie, mówimy o popełnianiu różnego rodzaju przestępstw, zmuszaniu do przymusowych małżeństw. Tych oblicz współczesnego handlu ludźmi jest bardzo dużo, natomiast wy zajmujecie się faktycznie wykupywaniem niewolników, którzy są zmuszeni do przymusowej pracy. Powiedzcie o tym, jak to jest możliwe, żeby polskie małżeństwo, polska fundacja wpływała na wyzwalanie niewolników w Azji na przykład. Tak, każdego dnia się zastanawiamy nad tym, jak to jest możliwe. 4 lata się tym zajmujemy i jesteśmy ciągle zaskoczeni, że daje radę to robić. Jak byliśmy w 2018 roku pierwszy raz w Pakistanie, to nawet nie wiedzieliśmy, że akurat tam istnieje coś takiego jak niewolnictwo, ale kiedy nas zabrano do fabryk cegieł i zobaczyliśmy twarze tych ludzi, zobaczyliśmy jak są smutni, jak są przybici, zaczęliśmy pytać się, co tu się dzieje, tak? I wtedy przedstawiono nam całe to zjawisko, że ci ludzie trafiają w to miejsce, żeby odpracować swój dług, nie mogą odpracować tego długu, ponieważ cały czas naliczane są im odsetki. Także pracują aż do śmierci. Ten dług przechodzi potem na ich dzieci. Spotkaliśmy ludzi, którzy urodzili się w takiej niewoli, nawet nie wiedząc, że to jest niewola, bo to jest wszystko, co znają. I no, nasze serca się tam wtedy mocno połamały. Kiedy wróciliśmy do Polski, czuliśmy, że musimy coś z tym zrobić. Musimy jakoś zareagować. A ponieważ już mieliśmy fundację,
Fundację Wszystko Jest Możliwe i pomyśleliśmy, że ta nazwa zobowiązuje do tego, żeby po prostu mówić o tym. Zaczęliśmy mówić wszędzie, gdzie tylko chciano o tym słuchać i okazało się, że Polacy też mogą mieć w tym udział i mają w tym udział, kiedy reagują, kiedy po prostu grupa ludzi się zbierze, żeby zebrać właściwą ilość pieniędzy, sumę, żeby móc wykupić takiego niewolnika, to okazuje się, że jest to możliwe, żeby uratować całą rodzinę. I tutaj koniecznie musimy jakoś podkreślić to, o czym mówicie. Dzisiaj można wykupić człowieka, dzisiaj można zapłacić za człowieka. Wydawałoby się, że to są zupełnie już przeszłe czasy. Ja zadam takie kuriozalnie brzmiące pytanie, to ile człowiek kosztuje? Mhm. Tak, ja może rozpocznę od tego, że tutaj mówimy o takiej formie wyciągania, która polega na wykupywaniu. Ktoś może zadać pytanie, dlaczego płacicie? Płacąc, nabijacie kabzę komuś tam. To nie jest tak. Wykupujemy rodziny, dlatego że akurat prawnicy znaleźli taką formę, taką możliwość wyciągania tych ludzi z niewolnictwa w sposób legalny, który tym ludziom gwarantuje wolność na stałe. A jeżeli chodzi o kwoty, to najczęściej spotykaną kwotą za rodzinę to jest od 8 do 10 tysięcy złotych. Większość rodzin się mieści w tym przedziale. Czasami mamy rodziny, które kosztują mniej, 7, 6 tysięcy. Czasami mamy rodziny, które kosztują 15 tysięcy. W jednym przypadku wyciągnęliśmy rodzinę, która kosztowała aż 20 tysięcy złotych. I warto powiedzieć może, ile tych rodzin żeśmy już wyciągnęli? To teraz? Tych rodzin w ciągu 4 lat udało się wyciągnąć 185. To jest blisko 1000 osób, które zyskały nowe życie. Ja oglądam to na są waszej... dzieci, które po raz pierwszy w życiu poszły do szkoły i pierwszy raz w życiu dostały do swoich rąk zabawkę. Ja oglądam na stronie internetowej, proszę Państwa, Fundacji Wszystko Jest Możliwe, zdjęcia rodzin z takimi dużymi napisami, gdzie wymieniają imiona ludzi, którym zawdzięczają wolność i podziękowania. Mam jeszcze takie jedno pytanie, trochę na zakończenie, a trochę tak, żeby też zainspirować i zbliżyć naszych słuchaczy do takiej myśli, że to nie jest sprawa z odległej Azji, ale to jest może być nasza sprawa. W jaki sposób wy z tą informacją, z tym przekazem docieracie do ludzi, z jakim odzewem, z jakim zainteresowaniem się spotykacie? Te duże liczby osób, które udało się uratować, świadczą o tym, że jest ten zainteresowanie, jest odzew, ale z czym musicie się na co dzień borykać, kiedy mówicie o współczesnych ofiarach handlu ludźmi? Tutaj padło kilka pytań i tak nie wiem, za które się wziąć. Z czym się borykamy? Nie wiem. Jesteśmy tak zajęci i jest tyle dobrych wieści, że tutaj nie powiem, z czym się borykamy. Tak, bo... A z kolei, jeżeli chodzi o docieranie, no to rzecz jest ciekawa, ponieważ dokładnie od 3 lat nie robimy nic na rzecz tego, żeby jakąś tą naszą działalność rozgłaśniać. Ona na zasadzie kuli śniegowej się sama niesie i niemalże każdego dnia dzwonią do nas ludzie z Polski, którzy mówią, że chcą uwolnić rodzinę. Ludzie chcą pomagać, ale nie bardzo wiedzą, w jaki sposób mogliby to robić. My taką możliwość stwarzamy. Tak, to jest właśnie taki fenomen, że nam się wydawało, że będzie bardzo trudno tutaj w Polsce opowiedzieć o tym, co się dzieje w Pakistanie. To jest jednak zupełnie inny świat. I teraz jak tutaj współczesny człowiek Zachodu ma sobie wyobrazić jakichś niewolników, którzy w tym momencie na naszej planecie żyją. Ale jak pokazujemy zdjęcia, pokazujemy krótkie filmy, pokazujemy, że my tam byliśmy, że to nie jest jakiś fake news, tylko to jest naprawdę prawda, tak? To Polacy bardzo, bardzo entuzjastycznie reagują z taką chęcią pomocy, tak? Niesienia pomocy. Chyba łatwo nam jako Polakom sobie wyobrazić, co to znaczy być w niewoli. I to jest pewien fenomen, bo wiemy, że wcale to nie jest tak na całym świecie i akurat tutaj nie mamy żadnych problemów, żeby znaleźć właśnie pieniądze na wykup kolejnej rodziny. Mąż jest bardzo zajęty, jeśli chodzi o tą kwestię i praktycznie codziennie spływają nowe propozycje, nowe jakby kontakty, chęć pomocy, niesienia ludziom tam w Pakistanie. Tak, ja jeszcze muszę dodać, że my regularnie jeździmy do Pakistanu.
żeby spotykać się z naszymi współpracownikami, ponieważ nie robimy tego osobiście, mamy ludzi w Pakistanie, z którym razem działamy. Także spotykamy się z tymi wszystkimi rodzinami, widzimy, jak ich los się zmienia, pomagamy im stanąć na nogi. Ta pomoc jest kompleksowa, to nie jest tylko to, że ich wyciągamy stamtąd, my im także załatwiamy mieszkanie i to, co jest najtrudniejsze w tym wszystkim, pracę. Także 100% tych rodzin, które zostały uwolnione, mamy z nimi kontakt i możemy zagwarantować, że one stoją na własnych nogach, dobrze funkcjonują. Proszę Państwa, Agata i Maciej Strzyżewscy są dzisiaj gośćmi rozmowy poranka. Dziś, kiedy rozmawiamy o tym, że niestety niewolnictwo nie jest kwestią historyczną, nie jest sprawą historyczną, jest rzeczywistością nawet w krajach, tak możemy powiedzieć, demokratycznych, w krajach rozwiniętych, że to się po prostu dzieje. Trzeba mieć otwarte oczy i jak się okazuje też można działać, można dołączyć do tego działania. Fundacja Wszystko Jest Możliwe to udowadnia. Bardzo dziękuję Wam za rozmowę, za spotkanie. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy również. Rozmowa poranka. Radio M 107,6 FM.